Część piąta. Rozdział pierwszy. Ranek jaki nastąpił postanowczej dla pana Piotra, rozmowie z dunią i jej matką, otrzeźwił go zupełnie. Ku wielkiemu niezadowoleniu musiał rad nie rad uznać za fakt spełniony i niezawodny, to, co jeszcze wczoraj uważał za wypadek fantastyczny i lubo spełniony, ale pomimo to jakby nieprawdopodobny. Czarny wąż draśniętej miłości własnej przez całą noc sał mu serce. Wstawszy z łóżka, pan Piotr niezwłocznie przejrzał się w lustrze. Obawiał się, czy się w nim żółć nie rozlała w ciągu nocy. A toli pod tym względem wszystko było jak na teraz w porządku. I spojrzawszy na szlachetne, białe i nieco obrzękłe w ostatnich czasach oblicze, pan Piotr pocieszył się nawet na chwilę, że zdoła jeszcze znaleźć sobie narzeczoną w innym miejscu, a może nawet lepszą. Ale zaraz poprawił się i energicznie splunął, przez co wywołał milczący, ale ironiczny uśmiech na ustach swego młodego przyjaciela i współlokatora, pana Andrzeja Lebiezatnikova. Pan Piotr spostrzegł ten uśmiech i zapisał go sobie w pamięci na rachunek swego przyjaciela. Miał się już z nim na z wielu powodów. Gniew jego powiększył się, gdy przyszło mu nagle na myśl, że całkiem niepotrzebnie opowiadał wczoraj o wszystkim panu Andrzejowi. Był to już powtórny błąd z jego strony. Popełniony wczoraj na gorąco przez zbytnią chęć wynurzenia się w irytacji. Następnie, przez cały ten ranek, jedna nieprzyjemność następowała po drugiej. Nawet w Senacie miało go spotkać niepowodzenie, w sprawie której tam bronił. Najbardziej zaś zirytował go właściciel lokalu, najętego przezeń w widokach rychłego orzenku i odświeżonego własnym kosztem. Ten właściciel, jakiś zbogacony niemiecki rzemieślnik, który za nic nie chciał przystać na zerwanie kontraktu i domagał się wynagrodzenia przewidzianego w kontrakcie za zawód, pomimo że pan Piotr zwracał mu lokal prawie z gruntu odnowiony. Również i w magazynie mebli ani chciano słyszeć o zwróceniu zadatku zakupione, ale jeszcze nie odstawione do mieszkania meble. Wszakże dla mebli nie ożenie się zgrzytał zębami łuzyn, i zarazem znowu błysnęła mu nadzieja. Czyliż w istocie wszystko tak bezpowrotnie przepadło i skończyło się? Czyliż nie można jeszcze raz spróbować? Myśl o duni ponętnie poechtała go po sercu. Z męczarnią zniósł te chwilę i gdyby można było samą tylko chęcią zamordować raskolnikowa, Użyn nie zawahałby się ani trochę. Błąd polegał jeszcze i na tem, że im wcale pieniędzy nie dawałem. Myślał ze smutkiem, wracając do izdebki lebiezetnikowa. I z czegom ja tak zżydział do licha. Nie było nawet żadnego wyrachowania. Zachciało mi się w nich mieć niewolników. Chciałem, żeby patrzyli mnie jak na opatrzność, a oni o. Gdybym był im wydał w ciągu tego czasu z jakie półtora tysiąca na posak albo na prezenty, na pudełeczka, różne nesesery, błyskotki, materie, i na wszystkie te fraszki od knopa lub z magazynu angielskiego. To zaraz wszystko byłaby inaczej. A zwłaszcza pewniej, nie tak łatwo by mi teraz odmówili, to ludzie tego rodzaju że bezwarunkowo uważaliby sobie za obowiązek zwrócić w razie odmowy. I Prezenty i pieniądze, a zwracać byłoby trudno i żal. I sumienie by wymawiało, jak to tak od razu wypędzić człowieka, który od tego czasu był tak szczodrobliwy i nawet dość delikatny. Palnęło się głupstwo. I zgrzytnąwszy jeszcze raz, pan Piotr w duchu nazwał siebie durniem skończonym. Doszedłszy do takiego wniosku, powrócił do domu dwa razy gorszy i więcej rozdrażniony niż wyszedł. Przygotowania do stypy w pokoju pani Katarzyny zaciekawiły go nieco. Słyszał coś nawet wczoraj o tej stypie, ale wobec własnych kłopotów uszło do jego uwagi. Dopiero rozmówiwszy się z panią Lipem Wexel, zajętą w nieobecności pani Katarzyny, znajdującej się na cmentarzu, nakrywaniem do stołu, dowiedział się, że stypa będzie uroczysta, że zaproszeni są prawie wszyscy lokatorowie, nawet nieznajomi, że zaproszono także pana Lipie Zatnikowa, pomimo jego kłótni z panią Katarzyną i nareszcie on sam. Pan Piotr nie tylko jest także zaproszony, ale nawet oczekiwany jest gorąco. Uważają go bowiem za najdostojniejszego ze wszystkich zaproszonych gości. Sama pani Lipe Wexel została zaproszona również z wielkimi honorami pomimo dawnych nieprzyjemności, dlatego zajęta była właśnie urządzaniem wszystkiego i krzątała się z wielkim zadowoleniem, a przytem ubrana była lubo w żałobie ale w kompletnie nowej sukni jedwabnej i dumna była z tego. Wszystkie te fakty i wiadomości zrodziły w umyśle Łużyna pewien plan. Tak, że wrócił do siebie, to jest do pokoju Lebiezatnikowa. Nieco zamyślony. Dowiedział się właśnie, że w liczbie zaproszonych znajduje się także Raskolnikow. Pan Lebiezatnikow siedział jakoś cały ranek w domu. Z tym człowiekiem wytworzyły się u pana Piotra pewne dziwne, chociaż po części naturalne stosunki. Łóżyn pogardzał nim i nienawidził go nawet niezmiernie, prawie od tej chwili, jak zamieszkał u niego, ale jak gdyby go się lękał. Stanął u niego po przybyciu do Petersburga nie tylko z samego skomstwa, chociaż było ono najważniejszą przyczyną, ale był także i inny powód. Jeszcze na prowincji słyszał o panu Andrzeju, swoim byłym wychowanku, jako jednym z najwybitniejszych postępowców, a nawet jako ogrającym znaczną rolę w pewnych ciekawych i tajemniczych kółkach. To uderzyło pana Piotra. Wszystkie te potężne kółka, wszechwiedzące i pogardzające wszystkimi i każdym, już od dawna przejmowały pana Piotra jakimś dziwnym strachem, wcale zresztą nieokreślonym. Oczywiście sam na prowincji nie mógł on wyrobić sobie dokładnego, choćby przybliżonego pojęcia o czymś takim. Słyszał, jak i wszyscy, że istnieją, zwłaszcza w Petersburgu, jacyś postępowcy, nihiliści, wywrotowcy itp. itp. Ale na wzór wielu przesadzał i przeceniał znaczenie tych nazw, aż do bezsensu. Najbardziej lękał się już od lat kilku, skompromitowania. I to było najgłówniejszą podstawą jego nieustannego, przesadnego swego niepokoju, zwłaszcza przy zamiarze przeniesienia swojej działalności do Petersburga. Pod tym względem był on, jak to mówią, zalękniony, jak zalęknione bywają małe dzieci. Kilka lat przedtem, na prowincji, zaledwie jeszcze rozpoczynając swoją karierę, spotkał się z dwoma wypadkami szpetnego skompromitowania dwóch dość znacznych osobistości, których pilnował się dotąd i którego. Protegowały. Jeden wypadek zakończył się dla skompromitowanej osobistości jakoś niezwykle skandalicznie, a drugi zakończył się nawet bardzo wielkimi kłopotami. Otóż dlatego pan Piotr postanowił po przybyciu do Petersburga niezwłocznie przewiedzieć się, jak rzeczy stoją, i jeśli będzie potrzeba, to na wszelki wypadek uprzedzić i pozyskać względy młodych naszych Pokoleń. Pod tym względem liczył na pana Andrzeja i już odwiedzając na przykład raskolnikowa, umiał zaokrąglać niektóre frazesy cudzym głosem. Naturalnie prędko zdołał poznać w swoim ex wychowanku nadzwyczaj płytkiego i prostego człowieka, ale to by najmniej nie pozbawiło go obaw i nie dodało mu ducha. Gdyby się był nawet upewnił, że i wszyscy postępowcy są takimi samymi głuptaskami, to i wtedy nie uspokoiłby się jeszcze. Właściwie wszystkie te kazania myśli, Systematy, z którymi nie umieszkał wyjechać doń pan Andrzej, wcale go nie obchodziły. Miał on swoje własne widoki, potrzebował tylko jak najprędzej dowiedzieć się, co i jak się tu stało, czy ci ludzie mają siłę, czy nie, czy on osobiście ma się czego lękać, czy też nie. Czy go skompromitują, gdy się przedsięwzie, czy nie skompromitują? A jeśli tak, to za co właściwie i czego właściwie czepiają się oni? Nie dość na tym, czy nie można by było jakimś sposobem, niby zaciągnąć się do ich obozów i podejść ich, jeśli istotnie mają jakie znaczenie? Potrzebne to, czy niepotrzebne? Czy nie dałoby się coś skorzystać w swojej karierze właśnie za ich pośrednictwem? Słowem roiły się setki pytań. Ten pan Andrzej był to suchy i chorowity, małego wzrostu jakiś eks urzędniczek, dziwnie jasny blondyn z bokobrodami w kształcie kotletów, z których był bardzo dumny. Przytem prawie ciągle chorował na oczy. Serce miał dość miękkie, ale mowę nazbyt zarozumiałą, a niekiedy nawet bardzo gwałtowną, co w zestawieniu z jego figurką prawie zawsze było śmieszne. U pani Lipech weksel używał jednak opinii dość dobrego lokatora, i to jest, że nie pił i za mieszkanie płacił regularnie. Pomimo tych wszystkich przymiotów pan Andrzej istotnie był głupkowaty. Przystąpił zaś do postępu i do młodych naszych pokoleń z namiętności. Był to jeden z tego niezliczonego legionu marności, zdechlaczków i niedouczków, którzy bądź co bądź w jednej chwili przylepiają się do najmodniejszej idei, ażeby ją niezwłocznie splugawić i skarykaturować, do czego przyczyniają się niekiedy w sposób jak najszczerszy. Zresztą... Lebie Zetnikow, pomimo nawet że był tak dobry, także zaczynał po części nie cierpieć swego współlokatora i byłego opiekuna pana Piotra. Stało się ze stron obu jakoś z i nawzajem. Bo pomimo całej swej prostoty pan Andrzej zaczął powolutku poznawać, że Łużyn go okpiwa i w duszy pogardza nim i że to wcale nie taki człowiek. Spróbował mu wykładać system Fouriera i teorię Darwina Leurzyn, zwłaszcza ostatnimi czasy zaczął słuchać jakoś już za ironicznie, a w najostatniejszych czasach zaczął nawet pokpiwać. Rzecz w tem, że wiedziony instynktem zaczynał pojmować, że Libijatnikow nie tylko jest lichym i głupkowatym człowiekiem, ale może nawet kłamcą, i że nie ma wcale żadnych znaczniejszych stosunków, nawet w swoim kółku, lecz tylko słyszał coś z trzeciej ręki. Nie dość na tem. Nie zna on się nawet na swoim fachu, na propagandzie, bo się już za zanadto potyka i gdzie mu tam być wywrotowcem mogącym skompromitować. Dodajmy nawiasem, że pan Piotr przez te półtora tygodnia chętnie przyjmował, zwłaszcza na początku, od pana Andrzeja nawet bardzo dziwne pochwały. To jest, nie zaprzeczał na przykład i nie oponował, gdy pan Andrzej przypisywał mu gotowość działania dla przyszłości i przyspieszenia nowej komuny gdzieś na jakiejś mieszczańskiej ulicy, albo na przykład nieprzeszkadzania Duni, gdy jej zaraz w pierwszym miesiącu po ślubie przyjdzie na myśl. Sprokurować sobie kochanka. Albo nie chrzcić swoich przyszłych dzieci. I p i te p. Wszystko w tym rodzaju. Pan Piotr swoim zwyczajem nie oponował wobec przypisywania sobie takich zalet i pozwalał nawet chwalić się w ten sposób. Tak mu miłą była wszelka pochwała. Łużyn, który zmienił, był dla jakichś powodów tego poranku kilka pięcioprocentowych biletów bankowych, siedział przy stole i liczył paczki banknotów i serii. Liebiezatnikow, który nigdy nie miał pieniędzy, chodził po pokoju i wmawiał w siebie, że spogląda na wszystkie te paczki obojętnie, a nawet z pogardą. Łużyn za nic, by na przykład nie uwierzył, że w istocie Andrzej może patrzeć na takie pieniądze obojętnie. Ten zaś z kolei myślał z goryczą, że na serio pan Piotr może sobie o nim tak myśleć, a może nawet jest kontent z okazji dokuczenia i podrażnienia swego młodego przyjaciela rozłożonymi paczkami banknotów, przypominając mu jego nicość i całą istniejącą jakoby pomiędzy nimi różnicę. Znajdował go tym razem niesłychanie zirytowanym i nieuważnym, pomimo że on, lebiezatnikow, jął właśnie rozwijać przed nim swój ulubiony temat o utworzeniu nowej komuny. Krótkie przeczenia i uwagi, jakie się wyrywały panu Piotrowi w przestankach pomiędzy uderzaniem gałek na liczydłach, tchnęły najwyraźniejszą i tendencyjnie niegrzeczną złośliwością. Ale poczciwy Andrulek przypisywał humor pana Piotra wrażeniu wczorajszego zerwania z dunią i pałał żądzą jak najprędszego pogadania na ten temat. Miał do powiedzenia w tej kwestii coś bardzo postępowego, coś co tchnęło propagandą, co mogłoby pocieszyć jego szanownego przyjaciela i bez wątpienia przynieść mu pożytek. I co tam za jaką śwetę urządza ta ta wdowa? Zapytał nagle Łużyn, przerywając mówcy w jak najbardziej zajmującym miejscu. Niby to pan nie wie. Wszak wczoraj jeszcze rozmawiałem z panem na ten temat i rozwijałem myśl o wszystkich tych obrzędach. Toć ona nas zaprosiła, słyszałem. Sameś pan z nią wczoraj rozmawiał. Nigdy nie mogłem przypuścić, że ta głupia nędzarka wsadzi w stypę wszystkie pieniądze. Jakie otrzymała od tego drugiego głupca rozkolnikowa. Aże mi się zadziwił. <laughs> Przechodząc teraz, takie tam przygotowania, wina, zaproszono kilkanaście osób. Licho wie na co? Ciągnął łóżyn pytając i kierując rozmowę na ten temat, jakby miał cel jakiś. Co? Mówisz pan, że im nie proszono? Dodał nagle podnosząc głowę. Kiedyż to nie pamiętam. Zresztą ja nie pójdę. Na co mi to? Wczoraj rozmawiałem z nią tylko o tym, że jako wdowa po urzędniku mogłaby może dostać roczną pensję tytułem jednorazowego wsparcia. Czy aby tylko nie za to zostałem zaproszony? <laughs> ja także nie mam zamiaru iść, rzekł Lebiezadnikow. I jeszcze czego? To, że się ją pan ogrzmocił własnoręcznie. Wstyd, naturalnie. <laughs> Kto ogrzmocił? Kogo? Nagle wybuchnął, i aż poczerwieniał liebizatników. Ano pan, wdowę będzie temu z miesiąc czasu słyszałem o tem wczoraj. Takie to zasady. A i kwestia kobieca pochulała sobie. <laughs> I pan Piotr jakby zadowolony zaczął znów liczyć na liczydłach. To wszystko bajki i plotki, wybuchnął liebizjatnikow, który zawsze lękał się wspomnienia o tej scenie. To wcale nie tak było. To było co innego. Źle pana poinformowano plotki. Broniłem się tylko po prostu. Ona sama pierwsza rzuciła się na mnie z pazurami. Ona mi cały jeden faworyt wydarła. Zdaje mi się, że każdy człowiek ma prawo bronić swojej osoby. Zresztą nikomu nie pozwolę zadawać sobie gwałtu z zasady. Bo to już prawie despotyzm. Cóż więc, miałem stać tak? Przed nią? Odpchnąłem ją tylko. <śmiech> <śmiech> Złośliwie uśmiechał się Użyn. Pan dlatego zaczynasz, żeś pan sam zły i zirytowany, a to głupstwo. I wcale, wcale nie dotyczy kwestii kobiecej. Źleś pan zrozumiał. Sądziłem, nawet że jeżeli już zostało przyjęte, że kobieta jest równą mężczyźnie we wszystkim, nawet w sile, co już twierdzą, więc i pod tym względem powinna być równość. Naturalnie zorientowałem się dopiero później, że taka kwestia nawet istnieć nie, po, nie powinna, bo, bo nie powinno przyjść do bójki i że wypadki bójki w przyszłym społeczeństwie będą niemożliwe. I że dziwnem jest, istotnie, szukać równości w bójce. Nie jestem ja taki taki głupi. Chociaż bójki faktycznie istnieją, to jest, potem ich nie będzie, ale teraz zdarzają się jeszcze. Tfu! Do nich, no, z Panem to zawsze człowiekowi się miesza. Nie dlatego, nie dlatego nie pójdę na stypę. Nie była to ta nieprzyjemność, po prostu z zasady nie pójdę. A żeby nie przyjmować udziału w głupim zwyczaju urządzania stypy. Oto dlaczego. Zresztą, można byłoby i pójść tak tylko, żeby się pośmiać. Szkoda, że popów nie będzie, bezwarunkowo poszedłbym. To jest niby siąść do proszedłego stołu i oplwać zarówno stół, jak i tych, którzy pana zaprosili, tak niby? Wcale nie oplfać, lecz protestować. Mam projekt na celu. Mogę współdziałać kształceniu i propagandzie. Każdy człowiek powinien kształcić i propagować. I im śmielej, tym lepiej. Mogę rzucić myśl, ziarno. Z tego ziarna wyrośnie fakt. Czym ja ich obrażę? Z początku obrażą się, a potem sami zobaczą, że byłem dla nich pożyteczny. Oskarżono u nas Terebiewową, tę, co teraz jest w komunie, że gdy zbiegła od rodziny. I oddała się, to napisała do matki i ojca, że nie chce żyć pośród przesądów i zawiera ślub cywilny. I że niby to miało być za brutalne względem rodziców, że można było ich oszczędzić, napisać delikatniej. <grym> Według mnie wszystko to bajki i wcale nie trzeba było delikatniej. Przeciwnie, tu właśnie trzeba protestować. Taka warens, na przykład, siedem lat z mężem przeżyła dwoje dzieci rzuciła i od jednego zamachu wycięła mężowi. Doszłam do przekonania, że nie mogę być z panem szczęśliwą, nigdy panu nie przebaczę, żeś mnie mm, pan oszukiwał, ukrywał przede mną, że istnieje inny ustrój społeczny, komuna. Niedawno dowiedziałam się o tem od pewnego podniosłego człowieka, któremu się też oddałam i wraz z nim zaprowadzam komunę. Mówię otwarcie, bowiem oszukiwanie pana uważam za rzecz nieszlachetną. Zostań pan jak się panu spodoba, nie spodziewaj się, ażebym wróciła, za nadto jesteś zacofany. Życzę panu szczęścia. Ha. Oto jak się pisze tego rodzaju listy. A ta Terebiewowa. Wszak to ta sama, o której to pan niedawno mówiłeś, że zawarła trzeci ślub cywilny? Właśnie mówiąc, dopiero drugi. Ale Choćby nawet czwarty, choćby piętnasty, to nic do tego. Hi. I jeśli im kiedy żałował, że mnie odumarli ojciec i matka, to oczywiście tylko teraz. Kilkakrotnie marzyłem o tym, że gdyby oni żyli, jakże bym ich ogrzał protestem. Umyślnie bym do tego doprowadził. Co tam jakieś liche grubiaństwo? Tfu! Jakbym im pokazał, ja bym ich zadziwił do prawdy. Szkoda, że nie mam nikogo. Żeby zadziwić. <noise> no to niech sobie tam będzie zresztą. Jak się panu podoba? Przerwał użyn. Ale powiedz mi pan też, wszak pan znasz tę córkę nieboszczyka? Szczuplutka taka. Wszak to zupełna prawda, co o niej mówią? Cóż takiego? Podług mnie, to, to, to jest podług mojego osobistego przekonania, jest to właśnie najnormalniejszy stan kobiety. <noise> Dlaczegożby nie? To jest. distingus. W dzisiejszym społeczeństwie jest to oczywiście nienormalne, bo swobodne, ale i teraz ona miała prawo. Cierpiała. A był to jej fundusz, kapitał, że tak powiem, którym miała zupełne prawo rozporządzać. Oczywiście w przyszłym społeczeństwie takich ostateczności nie będzie, ale jej rola będzie miała inne znaczenie będzie uwarunkowaną jasno i racjonalnie. Co się zaś tyczy panny Zofii osobiście, to obecnie zapatruje się na jej postępki jako na energiczny i uosobiony protest przeciwko ustrojowi społeczeństwa i głęboko szanuję ją za to. Cieszę się nawet patrząc na nią. A mnie opowiadano, żeś to pan ją właśnie wygryzł z tych numerów. Libizetników rzucił się jak wściekły. To nowa plotka! zawołał. Wcale, wcale tak nie było. O co? Nie, nie, nie. O co? To, to nie. To wszystko stara marmeladowa naugała, bo nie mogła nic zrozumieć. I wcale się nie zabierałem do Zosi. Po prostu kształciłem ją, zupełnie bezinteresownie, starając się obudzić w niej protest. Potrzebowałem tylko protestu. Zresztą Zosia sama przez się nie mogła tu mieszkać dłużej. Namawiałeś ją pan do komuny, co? Pan sobie żartujesz. Ale te żarty są bardzo nie na miejscu. Pozwól pan sobie powiedzieć: pan nic nie rozumiesz. W komunie ról takich nie ma. Komunę urządza się właśnie dlatego, żeby takich ról nie było. W komunie ta rola zmieni całą istotę. I to, co tu jest głupiem, tam stanie się mądrym co tu, przy dzisiejszych okolicznościach, jest nienaturalnym, tam stanie się zupełnie naturalnym. Wszystko zależy od tego, w jakim otoczeniu i w jakiej sferze znajduje się człowiek. Wszystko zależy od sfery, a sam człowiek jest niczem. Ha. A z Zosią jesteśmy dotąd w zgodzie, co właśnie może panu służyć za dowód, że ona nigdy nie miała mnie za wroga, tak. Nęcę ją teraz do komuny, ale na innych, na wcale innych podstawach. Czegóż się pan śmieje? Chcemy urządzić własną komunę, odrębną i na znacznie szerszych podstawach, aniżeli dawne. Poszliśmy dalej w naszych przekonaniach. Więcej przeczymy. Gdyby wstał z grobu Dobrolubow, podyskutowałbym z nim. A Bielińskiego zasypałbym na Amen. Tymczasem kształcę dalej, panne Zofie. Jaka to piękna, arcy piękna natura. I korzystasz, pan, z tej arcypięknej natury, co? Nie. Nie. O nie. Przeciwnie. Czyżby... Przeciwnie. Gadaj mu tam. Ale wierzaj mi, pan. Bo i z jakich powodów miałbym przed panem robić z tego tajemnicę? Przeciwnie. Mnie to samego nawet dziwi. Przy mnie jest ona jakoś usilnie, jakoś bojaźliwie skromna i wstydliwa. I pan oczywiście kształcisz? <noise> Dowodzisz jej pan, że wszystkie te wstydliwości to głupstwo? Bynajmniej. Bynajmniej. O jakże pan brutalnie, a nawet za przeproszeniem głupio pojmujesz pan słowo kształcenie? <laughs> nic a nic pan nie rozumiesz. O Boże, jakiżeś pan jeszcze nie przygotowany! My szukamy wolności kobiety. A pan masz tylko jedno na myśli. Pomijając kwestie skromności, wstydu kobiecego jako rzeczy zbytecznych samych przez się i będących następstwem przesądów, ja zupełnie, zupełnie usprawiedliwiam jej skromność wobec mnie, bo w tym tkwi cała jej wola, całe jej prawo. Oczywiście, gdyby mi powiedziała, chcę mieć ciebie, byłby to triumf dla mnie, nie lada. Bo mi się to dziewczę bardzo podoba, ale dotąd, dotąd przynajmniej nikt i nigdy chyba nie postępował z nią grzeczniej i z większym szacunkiem jak ja, z większym poszanowaniem jej godności. I czekam i mam nadzieję, oto wszystko. Daj jej pan lepiej jaki prezent. Założę się, że o tem wcale padnie pomyślałeś. Znowu pan jesteś w błędzie, powtarzam panu. Ona, oczywiście, jest w takim położeniu, ale to już inna kwestia. Wcale inna. Pan nią po prostu pogardzasz, widząc fakty. Który, będąc w błędzie, uważasz pan za godny pogardy. Pan już na istotę ludzką spoglądasz nieludzkim okiem. Pan jeszcze nie wiesz, co to za natura. Gniewa mnie tylko ta, że ostatnimi czasy jakoś przestała zupełnie czytać i nie bierze już ode mnie książek. A poprzednio brała. Szkoda! że przy całej swej energii i zdecydowaniu na protest, czego już raz dała dowody, ciągle jeszcze brak jej jakby samodzielności, niezależności, że tak powiem, mało siły, ażeby zupełnie odczepić się od niektórych przesądów i głupstw. Pomimo to jednak ona wybornie pojmuje niektóre kwestie. Doskonale, na przykład, zrozumiała kwestię całowania rąk, to jest, że mężczyzna obraża kobietę nierównością, jeżeli całuje ją w rękę. O stowarzyszeniach robotniczych we Francji słuchała także z uwagą. Teraz wykładam jej kwestię wolnego wstępu do pokoju w przyszłym społeczeństwie. Cóż to znowu? Omawiano ostatnimi czasy pytanie, czy ma prawo członek komuny wchodzić do pokoju drugiego członka, mężczyzny czy kobiety, o każdej porze. I zadecydowano, że ma prawo. No, a jeśli od lub ona zajęci są w danej chwili niezbędnymi potrzebami <laughs> pan Andrzej aż się rozgniewał. Pan, bo zawsze o tem, o tych przeklętych potrzebach zawołał z nienawiścią Tfu! Jakże zły jestem na siebie, że wykładam systemat. Wspomniałem panu przedwcześnie o tych przeklętych potrzebach. Do licha. To kamień do potknięcia się dla wszystkich podobnych do pana, a zwłaszcza tych, co biorą na ząbki, nie dowiedziawszy się jeszcze na czym polega cała sprawa. I niby mają słuszność, niby są dumni z czegoś. Pfu! Przekonałem się kilka razy, że cała kwestia daje się wykładać profanom nie inaczej, jak przy samym końcu, gdy już poznają cały systemat, gdy staną się już ludźmi rozwiniętymi, odpowiednio pokierowanymi. Bo i co? Proszę mi powiedzieć, co pan znajdujesz tak hańbiącego i pogardliwego choćby w dołach kloacznych? Ja pierwszy gotów jestem oczyścić wszystkie takie doły, jakie pan zechcesz. W tem nie ma nawet żadnej ofiary. Jest to po prostu praca robota szlachetna, pożyteczna dla społeczeństwa, odpowiadająca każdej innej i stojąca daleko wyżej od roboty jakiegoś tam Rafaela albo Puszkina, bo pożyteczna. I szlachetniejsza? Szlachetniejsza. Co tam szlachetniejsza? Nie dopuszczam takich wyrażeń dla określenia działalności człowieka. Szlachetniejsza, wspaniałomyślniejsza, wszystko to głupstwa, niedorzeczności, stare, przesądne słowa, które dla mnie nie istnieją. Wszystko, co jest pożyteczne dla społeczeństwa, jest szlachetnem. Rozumiem jeden tylko wyraz: pożytek. Śmieje się Pan, jak się Panu spodoba, ale tak jest! Pan Piotr śmiał się głośno. Kończył już swoje rachunki i schował pieniądze. Część ich jednak nie wiadomo dlaczego leżała dotąd na stole. Ta kwestia dołów kloacznych służyła już kilkakrotnie, pomimo całej swej lichoty, za powód zerwania i niezgody pomiędzy panem Piotrem i jego młodym przyjacielem. Najgorszym było to, że Liebiezatnikow gniewał się. Łużynowi przypadało to bardzo do smaku i teraz więc rad był, że może zirytować młodzieńca. Pan jesteś taki zły wskutek swego wczorajszego niepowodzenia i przyczepiasz się pan. Wybuchnął nareszcie lebie datnikow, który w ogóle, pomimo całej tej niezależności i wszystkich protestów, nie śmiał jakoś oponować panu Piotrowi i przeważnie dotąd jeszcze uczuwał dla niego szacunek, jaki ocalał w nim jeszcze z czasów dzieciństwa. Co tam o tem? Powiedz mi pan raczej, dumnie i wyniośle przerwał Łużyn, czy pan możesz, albo lepiej powiem, czy istotnie jesteś pan w takich bliskich stosunkach ze wspomnianą młodą osobą? A żeby ją poprosić tutaj zaraz natychmiast do tego pokoju. Zdaje się, że już oni wszyscy powrócili z cmentarza. Słyszę ruch. Chciałbym się z nią widzieć, z tą osobką. A panu to na co? Ze zdumieniem zapytał bibliotekników. A tak. Potrzeba Dziś, jutro wyjeżdżam i dlatego chciałbym jej zakomunikować. Zresztą, bądź pan świadkiem naszej rozmowy. To nawet będzie lepiej, bo jeszcze Bóg wie, co sobie pan możesz pomyśleć. No wcale nic nie pomyślę? Tak się tylko spytałem. A jeżeli masz pan interes, to. Nie ma nic łatwiejszego, jak ją wywołać. Pójdę zaraz. A sam zapewniam pana, przeszkadzać panu nie będę. Istotnie za pięć minut libizetnikow powrócił z Zosią. Weszła niezmiernie zdziwiona, jak zwykle zażenowana. Stawała się zawsze nieśmiało w takich razach i lękała się bardzo nowych twarzy i nowych znajomości. Lękała się i dawniej, jeszcze będąc dzieckiem, ale teraz tym bardziej. Pan Piotr przywitał ją grzecznie i uprzejmie, zresztą z pewnym odcieniem jakiejś wesołej poufałości, wprawdzie zdaniem jego bardzo właściwej dla tak poważnego i dostatniego człowieka, jak on, w stosunku do tej młodej i do pewnego stopnia interesującej osoby. Nie omieszkał dodać jej otuchy i posadził ją przy stole naprzeciw siebie. Zosia usiadła. Spojrzała dookoła na Lebie na pieniądze leżące na stole i potem nagle znowu na pana Piotra i już nie odrywała od niego oczu, jakby je doń przykuła. Liebie Zetnikow skierował się ku drzwiom. Pan Piotr wstał, dał znak Zosi, ażeby siedziała i zatrzymała. Liebie Zetnikowa we drzwiach. Czy pan Raskolnikow jest tam? Czy przyszedł? Zapytał go szeptem. Raskolnikow? Jest. Po co? Jest, jest. Dopiero co przyszedł, widziałem go. A cóż? Ano to tym bardziej poproszę pana, ażebyś nie wychodził i nie zostawiał mnie sam na sam z tą panną. Interes błahy, a powiedzą, Bóg wie co. Nie chcę, ażeby Raskolnikow tam powtórzył o tym, rozumiesz mnie pan? A rozumiem, Rozumiem, domyślił się nagle lebie zepników. Ależ pan masz prawo. Naturalnie. podług mnie osobiście, pański niepokój sięga za daleko, ale. W każdym razie pan masz prawo? Dobrze, więc nie wyjdę, stanę sobie przy oknie i nie będę panu przeszkadzał. Podwóg mnie, pan masz prawo. Łóżyn powrócił do kanapy, usiadł naprzeciwko Zosi, uważnie spojrzał na nią i nagle przybrał nadzwyczaj poważną, nawet nieco surową minę. Tylko, aby ty sama nie pomyśl sobie czego takiego, dobrodziejko. Zosia zmieszała się ostatecznie. Przede wszystkim racz mnie pani wytłumaczyć przed swoją szanowną mateczką. Wszak, tak, pani mermaladowa zastępuje pani miejsce matki, zaczął pan Piotr. Z całą powagą, ale zresztą dość łagodnie. Widać było, że ma najprzyjaźniejsze zamiary. Tak jest, w istocie tak, zastępuje mi matkę. śpiesznie i lękliwie odparła Zosia. Otóż wytłumacz mnie pani przed nią, że z powodów niezależnych ode mnie jestem zmuszony odmówić uprzejmemu zaproszeniu i na blinach, to, to jest na stypie, u państwa nie będę. Dobrze, powiem zaraz. I Zosia skwapliwie zerwała się z krzesła. Jeszcze nie wszystko. Zatrzymał ją Łużyn, uśmiechnąwszy się na jej prostotę i nieznajomość form. Mało mnie pani zna. Skoro pani mogła przypuszczać, że dla tak błahej przyczyny ośmieliłbym się panią fatygować, mam cel inny. Zosia skwapliwie usiadła. Szare i tęczowe banknoty niesprzątnięte ze stołu znowu błysnęły jej w oczach, ale szybko odwróciła od nich wzrok i podniosła go na pana Piotra. Wydało jej się nagle arcy nieprzyzwoitem, zwłaszcza dla niej, patrzeć na cudze pieniądze. Wpiła się wzrokiem w złote binokle Łużyna, który trzymał w lewym ręku, przepraszam, wpiła się wzrokiem w złote binokle Łużyna, które trzymał w lewym ręku, a zarazem w duży, solidny nader, piękny pierścień z żółtym kamieniem połyskujący na średnim palcu tej ręki, ale nagle odwróciła wzrok i od niego, i nie wiedząc, co ma zrobić ze sobą, skończyła na tym, że skierowała oczy znowu na pana Piotra. Po chwili milczenia, ten ostatni ciągnął dalej. Zdarzyło mi się wczoraj, niechcący, zamienić parę słów z nieszczęśliwą matką, pani. Dość było tych paru słów, ażeby się przekonać, że ona znajduje się w stanie nienaturalnym. Jeżeli tylko można się tak wyrazić. Tak, tak, nienaturalnym skwapliwie potakiwała Zosia. Albo też, że powiem prościej i wyraźniej, w stanie chorobliwym. Właśnie. Otóż, więc, powodowany uczuciem ludzkości i, 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 że tak powiem, współczucia, radbym ze swej strony przyjść jej pod jakimkolwiek względem z pomocą. Przewiduję bowiem jej opłakany koniec. Zdaje się, że cała ta biedna rodzina zależy teraz od pani. Przepraszam pana, wstając nagle, odrzekła Zosia. Co pan mówił wczoraj o jakiejś emeryturze? Bo ona mi jeszcze wczoraj mówiła, że pan się podjął wyrobić jej emeryturę, czy to prawda? Bynajmniej. A nawet jest to po prostu przesada. Wspomniałem tylko o chwilowym. Wsparciu wdowy po urzędniku, jeżeli przy tym będzie protekcja, ale zdaje się, nieboszczyk ojciec nie tylko nie wysłużył lat, ale nawet nie służył w ostatnich czasach. Słowem, nadzieja, chociażby być mogła, ale bardzo niepewna, nie ma bowiem w gruncie rzeczy żadnych praw do wsparcia w tym wypadku. A nawet przeciwnie, a jej już się roi o emeryturze. <laughs> to mi fantazja! — Tak, o emeryturze. Bo ona jest łatwowierna i dobra. I przez dobroć wierzy wszystkiemu. I... 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 taką ma już manię. Tak. Przepraszam — rzekła Zosia i znowu wstała, zabierając się do wyjścia. — Pozwól pani jeszcze... pani nie dosłuchała. — Prawda, nie dosłuchałam — szepnęła Zosia. — Niechże pani siada. Zosia zmieszała się okropnie i znowu usiadła po raz trzeci. Widząc takie jej położenie z nieszczęsnymi dziećmi, pragnąłbym, jak rzekłem, czymkolwiek w miarę możliwości przyjść jej z pomocą, to jest ściśle tylko w miarę możliwości. Można by na przykład urządzić składkę na jej korzyść, albo coś w rodzaju loterii, albo coś podobnego. Jak to zwykle w takich razach urządzają bliscy ludzie. O tem to właśnie chciałem pomówić z panią. To by się dało zrobić. Tak, dobrze. Bóg panu za to, szepnęła Zosia, nie spuszczając wzroku z łóżyna. Można, lecz to się zrobi potem. Chociaż można by zacząć i założymy, że tak powiem, fundament. Przyjdź pani do mnie tak o siódmej. Mam nadzieję, że i pan Andrzej dotrzyma nam towarzystwa, ale jest tu jeden szczegół, który należy przede wszystkim i detalicznie obgadać właśnie dlatego fatygowałem panią tutaj. Otóż moim zdaniem nie można, a nawet jest yy, niebezpiecznym, dawać pieniądze w ręce samej pani marmeladowej. Najlepszym tego dowodem jest choćby ta stypa dzisiejsza. Nie mając, że tak powiem, ani kromki powszedniego chleba na dzień jutrzejszy, ani no, ani obuwia, ani nic zgoła, kupuje się dzisiaj arak, a nawet maderę i. I kawę. Widziałem przechodząc. Jutro zaś znowu zwali na panią aż do ostatniego kęska chleba. To już nie ma sensu. Tak więc i składka, podług mnie osobiście, powinna być tak urządzoną, ażeby nieszczęśliwa wdowa nic a nic nie wiedziała o pieniądzach, ale żeby tylko dajmy na to pani o tym wiedziała. Cóż pani na to? Ja nie wiem. Toć ci... ona tak tylko. Dzisiaj, raz w życiu, chciała oddać ostatnią posługę, uczcić zwłoki, pamięć, ale ona jest bardzo rozumna. A zresztą, jak pan sobie życzy? Ja bardzo, bardzo, bardzo będę. Oni wszyscy będą pan, i Bóg pana, i sieroty. Zosia urwała i rozpłakała się. Tak, otóż niechże pani pamięta. A teraz racz pani przyjąć w imieniu swojej kuzynki na pierwsze potrzeby pewną kwotę ode mnie samego. Bardzo, a bardzo proszę, nie zdradzać przytem mojego nazwiska. Oto jest, mając, że tak powiem, sam dużo wydatków więcej, ofiarować nie mogę. I Łużyn podał Zosi banknot 10 rublowy, starannie go rozłożył. Przepraszam? I Łużyn podał Zosi banknot dziesięciorublowy, starannie go rozłożywszy. Zosia wzięła, zarumieniła się, zerwała się, coś wyszeptała i co prędzej zaczęła odchodzić. Pan Piotr uroczyście odprowadził ją do drzwi. Wybiegła nareszcie z pokoju, wzruszona i znużona i powróciła do Macochy w okrutnym przygnębieniu. W czasie tej całej sceny Lebie Zatnikow to stał przy oknie, to chodził po pokoju, nie chcąc przerywać rozmowy. Kiedy zaś Zosia wyszła, zbliżył się nagle do pana Piotra i uroczyście wyciągnął doń rękę. Wszystko słyszałem i widziałem. Wszystko rzekł składąc szczególny nacisk na ostatnim słowie: To szlachetne. To jest chciałem powiedzieć to po ludzku. Pragnąłeś pan uniknąć podziękowań, widziałem. A chociaż przyznaję, że nie mogę z zasady być zwolennikiem ofiarności prywatnej, ona bowiem nie tylko nie wykorzenia złego radykalnie, ale przeciwnie rozwija go jeszcze więcej, a toli nie mogę nie przyznać, że patrzyłem na pański postępek z zadowoleniem. Tak. Tak, to mi się podoba. E, to wszystko fraszki odparł Łóżyn, nieco zmieszany i przyglądając się jakoś swemu chwalcy. Nie, nie fraszki. Człowiek obrażony i zirytowany, jak pan, zajściem wczorajszym i zarazem będący w stanie myśleć o cudzem nieszczęściu taki człowiek, lubo swoimi postępkami, popełnia błąd socjalny, wszakże, godzien jest szacunku. Nie spodziewałem się nawet tego po panu zwłaszcza, że według pańskich pojęć o. — Jakże przeszkadzają panu jeszcze pańskie pojęcia. Jak obchodzi pana na przykład to wczorajsze zajście? — wołał poczciwy andrulek, znowu czuwszy dziwną sympatię dla pana Piotra. — I na co, po co panu koniecznie to prawne małżeństwo? — Zacny, szanowny mój panie! — Na co panu koniecznie ta... — Prawność w małżeństwie? — Bij mi je pan, jeśli pan chcesz. — Ale rad jestem, bardzo rad jestem, że to nie doszło do skutku. — Żeś pan wolny, żeś pan... Jeszcze nie zupełnie stracony dla ludzkości. Rat jestem. Widzisz pan, powiedziałem, co myślę. Na to i po to, że w waszych ślubach cywilnych ja nie chcę dźwigać rogów i pielęgnować cudzych dzieci. Po to mi potrzeba prawnego związku, rzekł Użyn, ażeby coś odpowiedzieć. Był czymś szczególnie zajęty i zamyślony. Dzieci, powiadasz pan, dzieci? Drgnął lebie Zajatników jak koń bojowy na głos trąby wojennej. Dzieci! Kwestia socjalna i kwestia pierwszej wagi, zgoda, ale kwestia dzieci zostanie rozwiązana inaczej. Niektórzy zupełnie nawet odrzucają dzieci, jak i wszelki pozór rodziny. Pomówimy o dzieciach później, a teraz zajmiemy się rogami. Przyznaję panu to moja słaba strona. To nędzne, żołnierskie, puszkinowskie wyrażenie, ani nawet jest Możliwe w słowniku przyszłości. Bo i cóż to znaczy rogi? Jakaż to pomyłka! Jakie rogi? Po cóż rogi? Co za głupstwo? Właśnie w małżeństwie cywilnym ich nie będzie. Rogi to tylko naturalne następstwo związku prawnego. Jego, że tak powiem, poprawka. Protest tak, że w tym znaczeniu wcale są poniżającymi. I jeżeli ja kiedykolwiek, dopuszczając bezsens, zawrę związek prawny. To nawet kontent będę z tych waszych przeklinanych rogów. Powiem wtedy do żony: Droga, dotąd kochałem cię tylko, teraz szanuję cię, umiałaś bowiem zaprotestować. Pan się śmieje? To dlatego, że Pan nie może zerwać z przesądami. Wszak ja pojmuję, na czym właściwie polega nieprzyjemność, skoro zdradzą w prawnym małżeństwie, ale wszak to tylko podły skutek podłego faktu, gdzie poniżeni są. I on, i ona. Gdy zaś rogi stawiają się otwarcie, jak w małżeństwie cywilnym, wtedy już nie istnieją. Śladu ich nie ma i tracą nazwę rogów. Przeciwnie, żona pańska dowiedzie panu tylko, jak ona pana szanuje, uważając pana za niezdolnego do sprzeciwienia się jej szczęściu i o tyle rozwiniętego, żeby się nie mścić na nowego męża. Do licha! Myślę niekiedy, że gdyby mnie wydano za mąż. Tfu! Gdybym ja się ożenił, prawnie czy cywilnie, wszystko jedno, sam bym, zdaje się, przyprowadził żonie kochanka, gdyby ona go sobie sama nie wynalazła. Moja droga, rzekłbym do niej, kocham cię, ale pragnę nadto, to, ażebyś mnie szanowała, to właśnie. Co? Cóż pan na to? Łużyn śmiał się, słuchając, ale bez szczególnego zajęcia. Słuchał nawet mało. W gruncie rzeczy obmyślał coś nowego i aż Liebiezatnikow spostrzegł to nareszcie. Pan Piotr był... Nawet wzruszony, zacierał ręce, zamyślał się. Wszystko to pan Andrzej przypomniał sobie później. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.